Stosując metodę punktów, możemy dowolną figurę podzielić na nieskończoną liczbę trójkątów. Wystarczy, że wewnątrz figury narysujesz punkt w dowolnym miejscu, a następnie połączysz go ze wszystkimi wierzchołkami. Potem dorysujesz punkt wewnątrz każdego z trójkątów i połączysz go z wierzchołkami danego trójkąta. W taki sposób mogą powstawać niesamowite wzory. Spróbujmy rozwiązać takie zadanie. Oblicz pole trójkąta ABS, wiedząc, że długość odcinka AB wynosi 10 cm, długość odcinka CD wynosi 2 cm, a wysokość trapezu ABCD wynosi 6 cm. Zanim przejdziemy do obliczeń, przyjrzyjmy się dokładniej naszemu trapezowi ABCD. Wewnątrz niego znalazły się aż 4 trójkąty, prawda? Jednak nas w szczególności interesuje trójkąt ABS, bo to właśnie jego pole mamy policzyć. Znamy długość podstawy AB. Ma ona 10 cm. Wiemy także, że pole trójkąta możemy obliczyć ze wzoru długość podstawy razy wysokość przez 2. Tutaj moglibyśmy podstawić 10. Jednak nie znamy niestety jeszcze wysokości naszego trójkąta. Dzięki informacji z polecenia wiemy, że podstawa CD, trójkąta CDS, ma długość 2 cm, czyli znamy długości podstaw tego trójkąta oraz tego trójkąta. Musimy tylko znaleźć wysokości poprowadzone z tych podstaw. Wysokość poprowadzona z podstawy DC. Prezentuje się w taki sposób, a wysokość poprowadzona z podstawy AB wygląda w ten sposób. Zobacz, te dwie wysokości razem mają taką samą długość jak wysokość naszego trapezu, prawda? Mając takie informacje, spróbujmy udowodnić, że duży trójkąt jest podobny do małego trójkąta, bo wtedy w prosty sposób moglibyśmy obliczyć wysokość trójkąta. ABS. To do dzieła. Chcemy sprawdzić, czy trójkąt SAB jest podobny do trójkąta SCD. Schowajmy na chwilę wysokości naszych trójkątów, aby mieć więcej miejsca na zaznaczanie odpowiednich kątów. Na początku porównajmy te dwa kąty. Widzimy, że są to kąty wierzchołkowe. Zatem ich miary są równe. Sprawdźmy teraz, czy miary kątów zaznaczonych na różowo są identyczne. Kąty te stanowią parę kątów na ległych, a jak wiemy, kąty naprzemianległe ległe mają takie same miary, czyli w tym miejscu możemy wpisać beta oraz w tym miejscu możemy wpisać beta. Pozostało nam tylko sprawdzić, czy te dwa kąty także są takie same. Udowodniliśmy, że dwa kąty w naszych trójkątach są identyczne, zatem z sumy miar kątów w trójkącie wynika, że ten kąt jest taki sam jak ten kąt. Świetnie, udowodniliśmy, że trójkąt SAB jest podobny do trójkąta SCD. Wróćmy więc do postaci rysunku, gdzie mieliśmy zaznaczone wysokości naszych trójkątów. Oznaczmy poszukiwaną przez nas wysokość trójkąta ABS jako H. Skoro badane trójkąty są podobne. Możemy wyznaczyć skalę podobieństwa K. Zrobimy to obliczając stosunek długości podstawy dużego trójkąta do długości podstawy małego trójkąta. Gdy podzielimy długość odcinka AB, czyli 10, przez długość odcinka DC, czyli 2, otrzymamy 5. Skoro wyszło nam, że skala podobieństwa naszych trójkątów wynosi 5, to wiemy, że wysokość Trójkąta SAB jest 5 razy większa od wysokości trójkąta SCD. Mając te informacje, zapiszmy odpowiednie proporcje. Stosunek długości wysokości trójkąta ABS, czyli h do wysokości tego trójkąta, a tę wysokość możemy zapisać jako 6 minus ta wysokość h, prawda? Czyli wysokość małego trójkąta. Wynosi 6 minus h. I ze skali podobieństwa wiemy, że ten stosunek równa się 5. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie z zapisanego równania wyznaczyć naszą wysokość h. Mnożymy stronami razy 6 minus h. Co da nam h równa się 30 minus 5h, następnie 5h przenosimy na lewą stronę, co da nam 6h równa się 30, następnie dzielimy stronami przez 6 i otrzymujemy, że nasze h jest równe 5 cm, czyli ta wysokość tutaj ma dokładnie 5 cm. Możemy teraz obliczyć pole trójkąta ABS. Mamy długość podstawy, czyli 10 razy. Długość wysokości poprowadzonej z tej podstawy, czyli 5 na 2, da nam 25 cm kwadratowych. I to jest odpowiedź do pierwszego zadania. Treść drugiego zadania brzmi: trapez ABCD jest równoramienny, jego dłuższa podstawa ma długość 12 cm, a każdy z ramion 5 cm. Punkt S Wyznaczono w miejscu przeciącia przedłużenia ramion AD i CB. Wiedząc, że długość odcinka CS to 10 cm, oblicz długość krótszej podstawy. To znaczy, musimy ustalić, jaka liczba ukryła się pod tym x bo to właśnie on oznacza wartość długości krótszej podstawy. Aby to zrobić, posłużymy się ponownie podobieństwem trójkątów. Zobacz, mamy tu dwa trójkąty: duży A, B, S oraz mniejszy. D, C, S. Mają one wspólny kąt alfa, co oznacza, że znaleźliśmy już jeden kąt, który ma taką samą miarę w małym trójkącie, jak i w dużym trójkącie. Spójrzmy teraz na te dwa kąty zaznaczone na niebiesko. Wiemy, że odcinek AB jest równoległy względem odcinka DC, ponieważ są to dwie podstawy trapezu. Zatem możemy stwierdzić, że odcinek BS jest nachylony względem odcinka AB pod takim samym kątem, jak względem odcinka DC. Powstała nam tutaj para kątów odpowiadających, które, jak pamiętasz, mają takie same miary. Z tych samych powodów te kąty są odpowiadające, zatem mają takie same miary wykazaliśmy, że nasze trójkąty mają takie same kąty, co pozwala nam stwierdzić, że trójkąt ABS jest podobny do trójkąta DCS na podstawie cechy kąt-kąt-kąt. Zapisujemy proporcję odpowiednich boków, czyli podstawa do podstawy oraz ramię do ramienia. Po wymnożeniu na krzyż otrzymamy 15x równa się 120. Następnie dzielimy stronami przez 15, czyli ostatecznie wychodzi, że x jest równy 8 cm. Możemy podać odpowiedź: długość krótszej podstawy to 8 cm. Rozwiążmy teraz takie zadanie. W deltoidzie ABCD przekątne przecinają się w punkcie S tak, że długość odcinka DS jest równa długości odcinka BS. Oblicz pole tego deltoidu, wiedząc, że trójkąty ASD i BSC są podobne. Przekąt na BD ma długość 12 cm, a odcinek AS ma długość 4 cm. Zacznijmy od zakolorowania trójkątów, o których wiemy, że są podobne. Z polecenia wiemy, że trójkąt ASD jest podobny do trójkąta BSC. Z własności deltoidu wiemy, że jego przekątne przecinają się pod kątem prostym. Zatem wiemy, że nasze zakolorowane trójkąty to trójkąty prostokątne, spójrzmy teraz na przekątną BD. Wiemy, że długość odcinka DS jest równa długości odcinka BS. Zatem te 12 cm możemy zamienić na taki zapis. Bo gdy 12 Podzielimy na 2, to otrzymamy 6 cm tutaj i 6 cm tutaj. Świetnie. Opisaliśmy już bardzo dokładnie nasz deltoid. Teraz zastanówmy się, jak wykorzystać fakt, że trójkąt ASD jest podobny do trójkąta BSC. Skoro są one podobne, to wiemy, że stosunek długości dłuższej przyprostokątnej do krótszej przyprostokątnej. Będzie taki sam w różowym trójkącie i w niebieskim trójkącie. Stosunek długości dłuższej przyprostokątnej do krótszej przyprostokątnej w niebieskim trójkącie będzie wynosił 6 cm przez 4 cm, a w różowym trójkącie X cm przez 6 cm. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie wyznaczyć wartość X. Po wymnożeniu na krzyż otrzymamy, że 4x równa się 36. Zatem gdy podzielimy stronami przez 4, otrzymamy, że x jest równy 9 cm. Pole deltoidu obliczymy ze wzoru b równa się e razy f przez 2, gdzie e oznacza długość jednej przekątnej, a f długość drugiej przekątnej. Przekątna b d ma długość 12 cm, a przekątna a c ma 4 plus 9, czyli 13 cm. Musimy zatem pomnożyć 12 razy 13, a następnie otrzymany wynik podzielić przez 2, co da nam 156 podzielić na 2, czyli ostatecznie otrzymamy, że pole naszego deltoidu to 78 cm kwadratowych. W czworokątach także możemy znaleźć trójkąty podobne. Przekątne w rąbie i równoległoboku dzielą te figury na trójkąty podobne. Przedłużenie ramion dowolnego trapezu do przecięcia w jednym punkcie także pozwala zauważyć trójkąty podobne. Zachęcam Cię do obejrzenia pozostałych naszych filmów oraz polubienia naszej strony na Facebooku Pistacja Matematyka.